Gruzini domagają się przyjęcia Gruzji do Unii Europejskiej. W stolicy odbył się Marsz dla Europy, w którym wzięły udział dziesiątki tysięcy demonstrantów. Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej po tym, jak Rosja wszczęła wojnę. Chwilę później zrobiły to Mołdawia i Gruzja, również walczące z separatystycznymi regionami wspieranymi przez Rosję. Jednak Komisja Europejska zaleciła przyznanie statusu kraju kandydującego tylko Ukrainie i Mołdawii. Gruzją nadal kieruje oligarcha Bidzina Iwaniszwili, którego majątek stanowi około 1/3 PKB kraju. I to jeden z powodów, dla którego Komisja Europejska zaleciła przyznanie Gruzji perspektywy europejskiej, ale bez statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Myślę, że to dlatego, że Iwaniszwili chce utrzymać się przy władzy i za wszelką cenę pozostać przy władzy. Chce pokonać wolne media, chce walczyć z opozycją i aresztować ją, a wszystko to nie jest europejskie. Jest to zatem jego władza przeciwko ekspresji narodu wybranego przez Europę. Wczoraj ulicami Tbilisi przemaszerowały dziesiątki tysięcy demonstrantów domagających się przyjęcia Gruzji do Unii Europejskiej. Agencja AFP podała, że w Marszu dla Europy wzięło udział nawet 120 tysięcy osób. Chcemy wolności, chcemy lepszej edukacji. Chcemy mieć wszystko, co mają inni ludzie w Europie. Wejście do Unii Europejskiej to moment, w którym Gruzja uwolniłaby się od strefy wpływów Rosji. Kraj ten byłby w stanie chronić swoją suwerenność i niezależność w Europie. Myślę więc, że głos ludzi jest bardzo ważny w tym procesie, ale rząd nie pracuje, aby nas tam zabrać. Marsz dla Europy zorganizowała koalicja gruzińskich partii opozycyjnych i ugrupowań prodemokratycznych.